MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Dobra, cicho, już jest, zobacz, jest, red. Na pewno? Na pewno. Jest okej? Okay? Lecimy, zaczynamy. Hubert Miściewiewski, wielki buł, siema. Dzień dobry, to ja. To ty, ale słuchaj, ty masz luz blues tutaj, co? Chłopaki praktycznie przyjęli sobie cały program, a ty sobie siedziałeś. No, luz blues, no tak jak wcześniej się obawiałem, że właśnie będzie na mnie jakieś brzemię tego, że muszę tu dymić, to później się zacząłem obawiać, że w ogóle tu zniknę, nie? I wtedy nie wiem, która presja była gorsza, nie? Ale przeżyłem. Uśmiech jest tak charakterystyczny, że słuchaj, nie dało się ciebie nie zauważyć. Mogę coś reklamować? Może, ale nie, śmiech, a nie uśmiech. Dobra, tak. To uśmiech, co masz do mojego uśmiechu, co? Masz jakiś problem? A ty masz jakiś problem? Wiecie, co on mi zarzucił? Powiedział, że nie mamy zasięgów i ja do niego mówię, możesz powiedzieć mi, możesz powiedzieć mi, że jestem brzydki, nie wiem, czy nie, coś. No jak ale, brzydki? Ale nie, że nie ma zasięgu. Z zasięgami, nie? Brzydki nie jesteś. Nie? Ale ty za to jesteś, stary. Ale ty jesteś za to, teraz ja patrzę, mistrzem Adobe Premiere Pro montażu. No, widzisz, uczę się. Uczysz się, nie? Uśmieję się, że Denis jest taką moją muzą, że wiesz, no nie dość, że muszę trenować, to kupiłem sobie sprzęt do nagrywania, wiesz, zaczynam uczyć się jakiejś satyry i no co, no na koniec chyba będę musiał jeszcze jakąś bombonierkę kupić, nie? No wy jesteście trochę jak taki toksyczny związek, nie? Wy się lubicie, tak mi się wydaje, ale... Zawsze ktoś coś powie, tam słowo za dużo i pach. Nie, do lubienia to tu jest bardzo daleko, nie? No. Raczej może mnie śmieszyć albo, nie wiem, ciężko mi tu określić nawet jego emocje co do niego, ale no, z kolegowania to tu kurczę nic nie będzie. Ale nie? Widzisz, powiedział, żeby obstał za tobą, gdyby to na tam w twoją stronę tak jechał. Ja tam po prostu próbował wyjść znowu na jakiegoś prawilniaka, żeby tu, wiesz, stał i zareagował, nie, wiesz. Próbował tu mi wcisnąć jakąś szpilkę i chyba to też mu nie wyszło, nie. Słuchaj, wiesz co, zauważyłem, że Denis dobił kilogramów. I nie wiem, czy zrobił to celowo, bo ty ważysz, mi zdradziłeś. Ile, nie wiem, czy chcesz mówić, czy nie? Oko 30, no. Oko 30, słuchajcie. Ja pierdzielę. I Denis albo dobił specjalnie, no bo wiesz, no bo będziesz cięższy na pewno, nie wiem, z 20 kilogramów pewnie, no nie? Albo nie wiem co. Jak ci się wydaje? No jak dla mnie to... No trenuje, no bo wstawia fotki, że trenuje. Co trenuje? Co wstawił zdjęcie? No dzisiaj wstawił nawet. No i poczekaj, bo też bym to zinterpretował. Weź wstaw to, co on wstawił, nie? I bo nam postanowienia, że coś tam, że się możesz to kliknąć szybko? No mogę. No i czekaj, dzień, z którym muszę sobie coś udowodnić. Kurwa, co on sobie tym udowodni, że sprzątać nie umie, kurwa? Czy że to ogarnie? No, że trenuje. Ja nie widzę tu zdjęcia z treningu. No są rękawice. Tylko, no fajnie, kurwa, jesteś Tiger, kurwa, wiesz. Więc tak dla mnie to może sobie udowodnić, że da radę to w końcu ogarnąć, nie? Ale, a nie o trenowaniu. Wiesz co, wydaje mi się, że... Jest świadom tego, że będzie lanie i robi po prostu sylwetkę pod zdjęcie, nie? Bo tak jak zjechał do wagi, do mnie Nańczuka, wiesz, zastanawiał się, wiesz, robił... Wtedy faktycznie może bym uwierzył, jakby kontynuował tą formę, że robi tlen, że przygotowuje się, wiesz. Ja, jak na moją wagę, wydaje mi się, że głównym atutem jest u mnie tlen. Aż tak? O dziwo tak, nie? I jakby odrabiał lekcję, to raczej by szedł w tą stronę, a nie tak jak ze szpilką. Pierdolę go w pierwszej akcji albo się zmęczę. Jak dla mnie robi tylko formę na potrzebę zdjęcia. Że może se machnie ręką, ale... Ja bym na to nie wpadł, ty. Machnął, kurwa, gościa od szlafroku, kurde, i nic, nie? Wiesz... Robił wcześniej walki, ja też jestem jak z tym kopaniem, kurde, coś, no ale z drugiej strony on się kopał zalanem i wiesz, nie połamał nic Alanowi, kurde, ja rozmawiałem. Nie, no chyba. A ten lala, tam kurde ten, przylatał, nie? Lata oglądałem, no ale kurde, no ja rozmawiałem na ten temat z Alanem, nie, no, ja, no nie wiem, no, słuchaj, nie chcę popadać w pychę, no jeszcze tydzień i to sprawdzimy, nie? Ale powiem ci szczerze, jestem zdziwiony tymi kursami, wiesz, że jest aż taka wielka, taka jest, kurczę, rozbieżność. To tak się trochę wypośrodkowało, bo chyba zaczęliśmy od 1.30, nie? A. Tym bardziej, że, znaczy ja się nie znam, wiesz, nie wiem kto to wyznacza. Tym bardziej na tej formule, która niby jemu miała sprzyjać, no ale no kurde, kolejny raz ktoś próbuje mi dorzucić presji, nie? Jeszcze wiesz, tak jak na poprzedniej konferencji, tego nie było słychać, bo Denisowi wypadł ten mikrofon
chyba próbował jedynej broni psychologicznej, że ja już nie mam nic do stracenia, wiesz o tym, ja strata tata, że wiesz, narzucić mi presję, co wtedy mniej się udawało, co samo teraz, że ja muszę go znokautować, żeby on nie mógł wyjść do drugiej walki, nie? I wczoraj się na tym, na sparingach złapałem, że mówię, kurde, zaraz dążę w złą stronę, bo nie idę realizować planu, który układałem z trenerem, tylko zaraz wdam się w głupią bójkę i będę próbował się, wiesz, cepować w pierwsze 15 sekund, a później dwie rundy będziemy stać i na siebie dyszeć, nie? więc wydaje mi się, że ta dodatkowa walka mocno psuje przebieg naszej walki. Bo nie dość, że on będzie bardzo pasywny, żeby tylko przełożyć nogę do następnej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, bo to co tam sobie prywatnie gadaliśmy, nie wiem czy mogę zdradzać, że prywatnie gadamy, co bałem się, że on w ogóle nie dojdzie, to uważam ten zabieg, że to jest granie w tą najczulszą strunę pazerną Denisa, że teraz obiecali mu dwie walki, to jednak przyjdzie, nie? Że do jednej wydaje mi się, że nie przyszedł, bo no dość wiarygodne słuchy do mnie docierały, że tam będzie zwolnienie lekarskie na dwa dni przed walką ta walka się w ogóle nie ma odbyć, a teraz pojawia się, wiesz, druga lub trzecia, bo nie wiem na czym stanęło, czy tam jedna osoba bierze obie wypłaty, więc tu już pazerność bierze górę i choćbym umiał nogi wyrwać, to przyjdzie, nie? Ja tylko powiem widzom, zaraz, żeby nie było jakiejś tutaj, wiesz, konfabulacji. Zaczęło się od mojego story, gdzie wrzuciłem, że na kolację jem kiełbasę z musztardą, nie? Zrobiłeś na kiełbasę, nie? Nie, no i tak od słowa do słowa coś tam, wiesz, coś tam przeszło na pojedynek, no i rozmawialiśmy właśnie o tym, że ty popadałeś w paranoję. To rozmawialiśmy, na poprzednim wywiadzie i właśnie ty powiedziałeś, że to chyba u mnie to powiedziałeś, no i tak od słowa do słowa i dzień później właśnie ogłosili ten pojedynek Denisa z Natanem, no nie? I mi się wydaje, że to już chyba zamyka stare twoje obawy, że dojdzie na pewno do tego teraz pojedynku. Tak, no ale jak wtedy o tym rozmawialiśmy i jeszcze prywatną rozmowę, jak wtedy na ten temat rozmawialiśmy, to było chyba przedwczoraj, to jeszcze oni tego nie mieli ustalonego. Wczoraj urodziło spontanicznie, bo ja już wiesz, ja z tą swoją paranoją za każdym razem dzwonię do federacji, czy on na pewno wyjdzie, nie? Że już tylko widzę, wiesz, to co ci wysyłałem i mówię, kurwa, on nie wyjdzie, nie? Mówię, spokojnie, wyjdzie i wydaje mi się, że to jest taki, kurczę, wabik, że federacja też się zabezpiecza, że się pojawi, a nie zrobi taki numer, że wiesz, ogłaszamy walkę, całe gadanie, a dzień później, sorry, nie mogę i nie przeskoczę, nie? Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że też już na pewno i Denis chce mieć ten pojedynek za sobą, bo to już się tyle ciągnie. Ja bardzo czekam, jestem ciekawy w jakiej formie będzie Denis. Kurde, szczerze, ty wiesz, że lubię Denisa i lubię ciebie. I bardzo bym chciał, żebyście dali nam w końcu zajebisty pojedynek, no nie? No ja żeby to było chciałem, naprawdę takie trzy rundy, wiesz, takie łupanki. A na koniec trzeciej rundy któryś kogoś nokautuje. Dlatego ja też. Nie chodziło mi o pojedynek sportowy, dlatego chciałem, żebyśmy się bili w tym boksie bez rękawic, żeby to faktycznie... Bez chciałeś? No tak. Później nawet jak już widziałem, że unika jakiejś formuły, to w ogóle namawiałem, nawet chyba dzisiaj na panelu, żeby olać wszelakie zasady, że zamyka się klatka, wchodzi dwóch, wychodzi jeden i tyle, nie? Że werdykt zostajemy, my ustalamy, a nie sędzia czy jakieś zasady. Mhm. Ale wydaje mi się, że w formie bokserskiej byłby to najbardziej krwawy pojedynek. Tym bardziej, jeżeli byśmy to zrobili bez rękawic, nie? A jak już słyszałem o kopaniu, wiesz, no to już, wiesz, patrząc jak, w jakiej on jest formie właśnie tlenowej, to wydaje mi się, że to nie wda się w bójkę. Że będzie kopał, unikał mnie i... No i wydaje mi się, że właśnie to nie będzie to, czego ja się spodziewałem po tej walce, nie? Słuchaj, zobaczymy jeszcze konferencja, także jeszcze będziecie tam mieli jedną konfrontację, chociaż tam jeszcze będzie Natan, więc strzelam, że znowu będzie trochę mniej gadania z twojej strony. Chyba Labryga z tego, co dzisiaj słyszałem, więc to w ogóle się... A jeszcze chyba, nie wiem, czy mogę mówić, to chyba wszyscy raz będziemy, nie? To jeszcze... Gdzie się kto przekrzyczy przez Lalunę, nie? Okej, czyli jeszcze... Tam będzie dym taki, że ja chyba... Wiesz, po prostu przyjdę sobie z herbatką i odstoję i idę, nie? Trzymaj się. Trzymaj się, cześć. Trzyma.